Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Wojciech Piech, radny przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor. Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć. Znamy już wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na składowisku spółki Nowa. Protokół pokazuje, że jednak wiele tych nieprawidłowości dochodziło, jeżeli chodzi o składowanie odpadów. W tej właśnie sprawie obradowała Komisja Rady Miasta. Udało się wyjaśnić pewne sprawy. Panie redaktor, rzeczywiście, powziąwszy informację o tym, że taka kontrola miała miejsce i że my jako radni weszliśmy w posiadanie informacji o przebiegu tej kontroli, ich wynikach, kiedy to ta informacja właśnie napłynęła do mnie jako przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska, uznałem, iż temat jest tak poważny, że wymaga pochylenia się nad nim przez Komisję Infrastruktury i nomen omen środowiska, tak? A tutaj chodzi przede wszystkim o ten aspekt środowiskowy działalności spółki. Jak się okazuje, nieprawidłowości w zarządzaniu zagospodarowaniem odpadami, odpadów przez spółkę. A zatem w pierwszym możliwym momencie, po powzięciu informacji i zachowaniem procedury powiadamiania radnych, członków komisji, takie posiedzenie komisji zwołałem i w ostatnią środę ono się odbyło. Ale nie było na nim prezesa, tak? Spółki Nowa. Prezes spółki Nowa nie uczestniczył w tym posiedzeniu. No właśnie, panie redaktor, pozwoliłem sobie zaprosić oczywiście nie tylko członków radnych Komisji Infrastruktury i Środowiska, ale również pana prezydenta, dyrektora Wydziału Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością spółki. Zaprosiłem panów prezesów spółki Nowa, pana Krzysztofa Krawczyka i pana Dawida Bednarskiego. No z przykrością konstatuję, że panowie prezesi spółki Nowa nie pojawili się pomimo zaproszenia na posiedzeniu komisji. Jest to kolejny przykład braku dobrej woli ze strony zarządu spółki do komunikowania się ze społeczeństwem, z mieszkańcami, bo przecież radni są reprezentantami mieszkańców. My powielokroć już zapraszaliśmy panów prezesów do dyskusji, nie tylko na forum komisji, również niekiedy na forum sesji Rady Miasta. Pani redaktor również była tego świadkiem. Przecież panowie prezesi nie pojawiają się, nie odpowiadają na zaproszenia. Zatem powstała dosyć duża trudność polegająca na tym, że my przygotowani do dyskusji, zaopatrzeni w pytania, które chcieliśmy zadać panom prezesom, no nie mogliśmy tych pytań zadać, ponieważ one zawisły w próżni. Oczywiście pan obecny na posiedzeniu komisji, pan zastępca prezydenta Artur Bochenek przejął jakby inicjatywę tutaj w imieniu zarządu spółki i przedstawił nam swoje stanowisko organu właścicielskiego, czyli pana prezydenta. W myśl tego stanowiska pan prezydent całkowicie utożsamia się właśnie z poglądem, z opiniami zarządu spółki, który to zarząd spółki w całości odrzuca zarzuty sformułowane przez delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zatem wziął tym samym na forum publicznym, składając taką deklarację, wziął pełną odpowiedzialność za przekaz, jaki formułuje zarząd spółki w swoim piśmie, a ten przekaz właśnie zarządu spółki pozostaje w istotnej sprzeczności z ustaleniami kontroli, jaką przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Instytucja zaufania publicznego dedykowana tego rodzaju kontrolom. A zatem wyraziłem pewne zdziwienie i stwierdziłem, że może tak gorliwe utożsamianie się z stanowiskiem zarządu spółki w sytuacji tak poważnych zarzutów może jest niewskazane i wymaga jakiejś refleksji, czy powinno wymagać jakiejś refleksji ze strony pana prezydenta. Proszę powiedzieć, bo prezes spółki Nowa nie zgodził się z tymi pokontrolnymi ustaleniami, nie przyjął mandatu. Natomiast zostało także wydane oświadczenie, w którym prezes spółki Nowa nie zgadza się i kwestionuje to, w jaki sposób została przeprowadzona kontrola. W jakim stopniu właśnie te wyniki pokazują, że jednak jest poważna sytuacja, jeżeli chodzi o spółkę Nowa i o tym, że jest realne zagrożenie, jeżeli chodzi o środowisko naturalne?
Panie dyrektor, tak jak powiedziałem, informacja, którą otrzymaliśmy, została przygotowana przez instytucję zaufania publicznego, jaką jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Po kontroli, wielomiesięcznej kontroli, na którą złożyło się kilka wizji na miejscu, na przestrzeni od września ubiegłego roku, powstała informacja i zostały sformułowane zarzuty, wobec których trudno przejść obojętnie. Wydaje się, iż te zarzuty dają podstawy do obaw o rzeczywiście o stan środowiska naturalnego w tym rejonie, o bezpieczeństwo środowiska, o bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców również, otoczenia składowiska. No bo proszę Państwa, jeżeli my dowiadujemy się z tej informacji, iż zarząd spółki nieprawidłowo deponował odpady w sposób niezgodny z pozwoleniem, poza jakby tym obrębem składowiska, w którym to składowanie jest dopuszczalne, innymi słowy, składował te odpady na wschodniej skarpie składowiska, właśnie poza czaszą składowiska, kiedy dowiadujemy się, że spółka unieszkodliwiała na czaszy składowiska odpadów odpady niebezpieczne, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, iż naruszona została decyzja marszałka dotycząca pozwolenia zintegrowanego, a dotyczącego sposobu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, kiedy dowiedzieliśmy się o naruszeniu warunków decyzji dotyczących pozwolenia dla sposobu magazynowania odpadów biodegradowalnych przyjętych do przetworzenia, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że spółka działa bez pozwolenia wodnoprawnego, a odprowadza systemem kanalizacji deszczowej mieszaninę wód opadowych poprzez drenaż portfeliowy do wód powierzchniowych, odcieki powstające na składowisku z tych odpadów, które są tam nielegalnie, znaczy jest takie podejrzenie, są nielegalnie składowane. Kiedy wie Pani, dowiadujemy się o tym, że kiedy wojewódzki inspektor do środowiska, kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zażądali zapisu monitoringu, zapisu GPS z jednego z pojazdów przewożących odpady, odpowiedzi usłyszeli, że zapis monitoringu, jak i zapis GPS-u został uszkodzony. No to Szanowni Państwo, Pani Redaktor, no to są wystarczające powody do bardzo poważnego niepokoju. A zatem my jako radni, członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska, nie mogliśmy przejść wobec tego obojętnie. Podjęliśmy próbę rozmowy z zarządem spółki, by zweryfikować te informacje, by poznać stanowisko zarządu spółki. No niestety zarząd spółki nie dał nam tej możliwości, a ja hołduję zasadzie, że niestety, ale nieobecni nie mają racji. A zatem niestety mam podstawy przypuszczać, że te zarzuty sformułowane przez WIOŚ mają istotne podstawy w faktach, i mogą skutkować dla stanu bezpieczeństwa środowiska i stanu bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców. Jeżeli chodzi o dalsze decyzje, pewnie odnośnie składowiska będzie podejmował marszałek województwa małopolskiego. Natomiast jak pan sądzi, czy to wszystko może być przyczyną do tego, że składowisko może zostać zamknięte? Czy jest takie w ogóle zagrożenie? Gdyby te zarzuty znalazły potwierdzenia, skala tych odstępstw od pozwoleń no, była duża, jest realne ryzyko zamknięcia składowiska odpadów. Proszę sobie wyobrazić, jaki kryzys wówczas w zakresie gospodarowania odpadami, składowania odpadów mógłby powstać w mieście. Ja pytam, stawiam pytanie, kto jest za to odpowiedzialny, kto weźmie za to odpowiedzialność. Chciałem zapytać o osoby odpowiedzialne, prezesów. Chciałem dowiedzieć się o podziale kompetencji, podziale odpowiedzialności. No, niestety tej informacji zwrotnej nie uzyskałem, podobnie jak i inni radni, którzy formułowali podobne pytania bądź chcieli je sformułować. A zatem ja pytam, kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne zamknięcie składowiska odpadów w mieście? Proszę powiedzieć, bo pojawiły się takie głosy, że być może będzie konieczne zwołanie specjalnej sesji Rady Miasta poświęconej tylko i wyłącznie sytuacji w spółce Nowa i wyjaśnienia tego wszystkiego, co wykazała kontrola. Uważa pan, że powinna zostać zwołana taka właśnie sesja? Z udziałem oczywiście prezesa spółki Nowa. Uważam, że problem zarządzania odpadami w spółce Nowa, skutki błędów zarządczych tam popełnianych dotykają interesu wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Zatem
Mieszkańcy Nowego Sącza mają prawo wiedzieć o tym, co dzieje się w spółce, mają prawo wiedzieć o ewentualnych nieprawidłowościach, mają prawo domagać się programu naprawczego od właściciela, którym jest pan prezydent. Wydaje mi się, że powaga sprawy, powaga problemów podniesionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powoduje konieczność zapoznania mieszkańców z sytuacją, jaka panuje w spółce. Innymi słowy, ja osobiście, indywidualnie wyrażam opinię, iż ten temat powinien stać się przedmiotem debaty na forum Rady Miasta Nowego Sącza, której mogliby się przyglądać, której mogliby wysłuchać mieszkańcy Nowego Sącza, tak by mogli wyrobić sobie zdanie na temat właśnie tej sytuacji, no, śledząc przebieg dyskusji na forum Rady. A zatem wydaje mi się, że byłoby to celowe, żeby panowie prezesi spółki pojawili się na forum Rady i zdali sprawozdanie ze swojej działalności wobec tak poważnych zarzutów formułowanych pod ich adresem. Ale decyzja oczywiście w rękach przewodniczącej Rady Miasta, tak? Bo Tak, to oczywiście ona. pani przewodnicząca jest tutaj kompetentną do tego, by taki temat pojawił się bądź nie w porządku obrad sesji Rady Miasta. Natomiast, panie redaktor, no chciałbym jakby przypomnieć, iż 2 lata temu pan prezydent zlecił audyt w spółce Nowa i dość ochoczo złożył doniesienie na działalność, właściwie nie pan prezydent, ale w jego imieniu można powiedzieć pan prezes spółki, złożył doniesienie na poprzedni zarząd spółki. Kosztowny audyt, który miał stać się przyczynkiem do wszczęcia postępowania prokuratorskiego i być może postawienia zarzutów poprzedniemu zarządowi. Prokuratura, jak się okazało, umorzyła to postępowanie prokuratorskie. A proszę zważyć, że wówczas zarzuty formułowane nie dotyczyły bezpośrednio skutków ekologicznych, skutków środowiskowych działalności poprzedniego zarządu. W tym wypadku mamy do czynienia z ryzykiem zagrożenia zdrowia mieszkańców, z ryzykiem szkód dla środowiska naturalnego, a takich czynności pan prezydent nie podejmuje, powstrzymuje się od nich, a wręcz nawet utożsamia się ze stanowiskiem prezentowanym przez zarząd spółki, które jest całkowicie sprzeczne z ustaleniami kontroli. Zatem stawiam pytanie, gdzie jest ta konsekwencja i czy aby nie obowiązuje w tym przypadku tak zwane prawo Kalego? Oczywiście będziemy czekać i śledzić rozwój tej sprawy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Pewnie będzie mieć dalszy ciąg w sądzie. Ja dziękuję panu za udział w programie. Państwu dziękujemy za uwagę. A moim i państwa gościem był dzisiaj Wojciech Piech, radny, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.